Italia, nie będzie Arivederci. Sergi Roberto, to jest niemożliwe. Kosowski prawą nogą, głową, gol, 4-1. Patryk lewego z rolem Matita w Stadion. Stadion. To jest rzecz historyczna. Kiedyś to było. Dzień dobry. Oto jest, proszę państwa, kolejne słuchowisko z cyklu Kiedyś to było. Z nową czołówką rozpoczynamy nowy sezon w doborowym składzie, bo są z państwem Leszek Milewski Gol.pl. Dzień dobry. oraz Dominik Górecki Retrofutbol.pl Gol.pl. Dzień dobry. Ja nazywam się Kamil Kania i również kłaniam się państwu nisko w programie, w którym sportretujemy kolejnego bohatera naszej młodości. Jednego z najbardziej zaufanych ludzi Jerzego Engela w eliminacjach azjatyckiego mundialu, Paweł Kryszałowicz, bo o nim mowa, urodził się 23 czerwca 1974 roku w Słupsku. Nawiasem mówiąc, nieco ponad 1000 km dalej, na Neckarstadion w Stuttgarcie, tego samego dnia Orły Górskiego ogrywały Włochów na Mistrzostwach Świata. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Jak sam mówił, pochodzi z osiedla, z którego większość osób albo była w więzieniu, albo jeszcze w nim siedzi. W piłkę grali jego tata oraz wujek, a on jako nastolatek dołączył do gryfa, gdzie stawiał pierwsze kroki w roli piłkarza. Paweł Kryszałowicz no z pewnością nie pochodzi z jakiejś bardzo bogatej rodziny. Urodził się w Słupsku, mieszkał bardzo blisko stadionu, więc naturalne, że w tamtym czasie zainteresował się też futbolem, chodził na mecze przede wszystkim i trenował w Gryfie Słupsk razem, dodajmy, ze swoim bratem Piotrem bratem bliźniakiem, który także został później piłkarzem, chociaż no jemu akurat talentu do futbolu takiego zabrakło, no ale obaj są uważani za, można powiedzieć, legendy Gryfa Słupsk tak sobie spojrzałem, kto jeszcze uczył się piłkarskiego abecadła w Gryfie Słupsk, okazuje się, że jest tam parę ciekawych nazwisk, chociażby Robert Mioduszewski, bramkarz Zagłębia Lubin, Tomasz iwan też był przez jakiś czas w Gryfie Słupsk, Maciej Stolarczyk. Także jak się wydaje, było to całkiem ciekawe miejsce do tego by uczyć się futbolu. No ale jak wspomnieliśmy, no nie było Pawłowi Kryszałowiczowi łatwo, no tym bardziej, że już w wieku no, nie jest pełno 18 lat, bo to wydarzyło się dwa miesiące przed jego 18 urodzinami. Stracił ojca, który niestety zachorował na raka nerek i choroba go pokonała, więc no z pewnością nie było to łatwe. Druga sprawa, on też nie miał takiego, jakby to powiedzieć, parcia na sukces. On nie myślał w tamtym czasie, że będzie nie wiadomo jakim piłkarzem. Także no trochę ta historia ułożyła mu się tak, że, że on o to jakoś strasznie nie zabiegał. A jednak no, talentu na tyle starczało, że jednak udało mu się trafić do, do profesjonalnej piłki. Jakby następny jego etap kariery to już jest Zawisza Bydgoszcz, klub w tamtym czasie drugoligowy, więc no, już poważna, poważna firma w polskim futbolu. Trafił tam no, jednocześnie idąc do wojska, Zawisza też klub wojskowy. No i tak sobie też myślę, że często jak piłkarze wspominają, y, ci piłkarze, którzy trafili do klubów wojskowych, że praktycznie nie byli ani jednego razu na poligonie, może zraz gdzieś byli na strzelnicy, to Paweł Kryszałowicz opowiada, że on na poligonie był wielokrotnie, jeździł jakimiś pojazdami opancerzonymi, y, więc rzeczywiście tę służbę wojskową wypełniał, a poza tym y, no, grał w piłkę i to grał całkiem nieźle, ale co ciekawe, on sam miał takie poczucie, że Zawisza nie za bardzo ma na niego pomysł stąd ten następny krok w jego karierze. No i przede wszystkim ten transfer już, już do wyższej ligi, ale to nie było tak, że jedyny Paweł Kryszałowicz tam niesamowicie się wyróżniał. Oczywiście był najlepszym piłkarzem tamtego zespołu, ale też kilku innych zawodników trafiło do Ekstraklasy, No przede wszystkim. Sławomir Wojciechowski miał okazję grać z Pawłem Kryszałowiczem, Maciej Nuckowski, może mniej znane postać, napastnik później Groklinu, czy Grzegorz Wódkiewicz, który także, tak jak Kryszałowicz, później podążył do Amiki Wronki. Na pewno z dzisiejszej perspektywy to, co najbardziej... Dwie kwestie, jeśli chodzi o początki Pawła Kryszałowicza, najbardziej rzucają się w oczy. Po pierwsze to, że Paweł Kryszałowicz, mając 20 lat, piłkarsko no Był nigdzie w zasadzie. 20 lat i on gra w gryfie słupsk, a później idzie do woja. To był 20-letni żołnierz, który na pewno był wyjątkowo traktowany w jednostce ze względu na to, że no zawisza nie grała na jakimś całkiem ogórkowym poziomie. Ale pamiętajmy też, że to, że wtedy grałeś gdzieś nawet na zapleczu czy, czy w trzeciej lidze. Ja pamiętam lata 90 trzecią ligę, było osiem lig trzecioligowych, każda po 20 zespołów. Grać wtedy w trzeciej lidze to być częścią, częścią naprawdę szerokiego zbioru, więc te kluby były i te ligi były na bardzo średnim często poziomie. Więc niby trzecia liga, tak jak dzisiaj poziom, niby przyzwoity, ale naprawdę zupełnie zupełnie inne rozgrywki. Wielu chłopaków młodych po prostu się odbijało albo nie miało płacone i wybierało normalne życie, więc jestem przekonany, że Paweł Krzyszałowicz właśnie, który w wieku 20 lat kierował Amfibią, no nie spodziewałby się na pewno, jak się jego kariera dalej potoczy. I druga rzecz, którą bardzo u Pawła Kryszałowicza lubię, to, że na pewno on nie jest historią o talencie. Tamte lata mają bardzo wielu takich polskich piłkarzy, którzy piłkarsko mieli wszystko. Każdy niech wymienia kogo chce. Darek Marciniak, Igor Sypniewski i inni. Nawet taki piłkarz jak Maciej Terlecki, który w wieku kilkunastu lat był fenomenalny. Zwróćmy uwagę, że na początku lat dziewięćdziesiątych nastolatki w wieku chyba mniej więcej, nie wiem czy to jest dokładnie ten sam rocznik Pawła Kryszałowicza, byli jednymi z najlepszych na świecie. Polska wtedy święciła triumfy w piłce juniorskiej. Piłkarze tacy jak Saganowski czy Terlecki no to to byli naprawdę goście, e, którzy. Już wtedy byli naprawdę, naprawdę cenieni. Paweł Krzyszałowicz no, nigdy nie załapał się do żadnej juniorskiej drużyny. Nawet nie był na, na radarze szczególnie. Więc mimo to gdzieś tam cały czas parł do przodu. I czysto piłkarsko, no, on sam twierdził, że zawsze mu wiele brakowało. Że spotykał piłkarzy dużo lepszych od siebie. Grzegorz Król mówił, że dużo lepszy piłkarsko od niego. Ale to jednak Paweł Kryszałowicz zawsze się przebijał. Bo Paweł Kryszałowicz. Nigdy nie dał się wciągnąć. Dla mnie ja to podziwiam. Paweł Kryszałowicz, choć był tyle lat w choć funkcjonował w latach 90., za przeproszeniem nigdy żadnych gówno się do niego nie przylepiło. W tych czasach, kiedy młody musiał lecieć po, po piwo, gdy młody widział różne rzeczy, dziwne rzeczy w trzeciej lidze, w drugiej, w pierwszej, Paweł Kryszałowicz pozostał przyzwoity, zawsze ciężko pracował, nawet bez jakiejś szczególnej wiary, że on będzie wielkim piłkarzem. A mimo to pracował. Ile fabryka dała? I to jest piękne. I muszę przyznać, Paweł Kryszałowicz jest jednym z moich ulubionych piłkarzy w ogóle, jeśli chodzi o reprezentację Polski. I zawsze chciałbym mieć w reprezentacji polskiej kogoś takiego, jak Paweł Kryszałowicz. Bardzo szanuję jego charakter, jego osobowość. I to wszystko jest już obecne w jego pierwszych latach. To tam się de facto wykuwało. To prawda, a ja dodałbym, że mimo bramek zdobytych w Bundeslidze dla reprezentacji on pozostał normalny. Bije taka duża sympatia z wywiadów, które nadrobiłem przygotowując się do tego naszego spotkania. Dominik wspomniał o zawiszy. Sam zainteresowany mówił, że działacze musieli wybrać między nim a bramkarzem Dariuszem Piechotą i uznali, że golkiper przyda im się bardziej. Na początku 1995 roku odrzucił ofertę z UKS-u, uznając, że konkurencja w Łodzi zablokuje mu drogę do gry. Marzył o Lechu Poznań, ale trafił do występującej na zapleczu Amiki Wronki. Już po pół roku świętował awans do ekstraklasy. I tak, jako dwudziestolatek grał w trzeciej lidze, a w wieku 21 lat zadebiutował na najwyższym szczeblu i zaczął regularnie strzelać gole. Trzykrotnie świętował Puchar Polski, ale że chodzi o mikę, w tym także o nieszczęsny mecz finałowy z aluminium konin, to wypada się zastanowić, na ile można traktować te zwycięstwa poważnie i uznawać za sukcesy sportowe. Natomiast dzięki triumfom w pucharze Polski miał okazję występować i strzelać gole również w europejskich pucharach. 11 bramek w Ekstraklasie w sezonie 1999-2000 i 6 jesienią 2000 roku sprawiły, że pojawiło się zainteresowanie z zagranicy. Z transferem Pawła Kryszałowicza do Wronek wiążą się nawet bardzo ciekawe anegdoty. Pierwsza to sam Ryszard Forbrich opowiadał, czyli słynny fryzjer, że gdy negocjował kontrakt przejście Pawła Kryszałowicza do Amiki, no to po drugiej stronie stołu negocjacyjnego siedział pułkownik Edward Potok w tamtym czasie zarządzający Zawiszą Bydgoszcz. No i w pewnym momencie no, te negocjacje już były tak ostre, że Potok miał ponoć wstać i powiedzieć coś takiego, że pan hańbi, polski mundur, a wtedy fryzer miał odpowiedzieć: to niech pan zdejmie mundur i wtedy pogadamy jak cywile. Inna anegdota, tej pierwszej sam Edward Potok nie potwierdza, a druga była taka, że. Ponoć w pewnym momencie miał wyciągnąć broni i straszyć prezjera swoją bronią służbową. No ale tutaj pytany kiedyś o to Edward Potok zasłaniał się niepamięcią. Mówił, że to chyba jakieś żarty tylko były. Tak czy inaczej Paweł Kryszałowicz trafił do Amiki Wrongi, Wcześniej odrzucając propozycję euks u chciał trafić do Lecha Poznań jeszcze w międzyczasie. No, nawet działacze Lecha umówili się z nim na spotkanie, ale nie przyjechali. No, i koniec końców była propozycja zamiki Wronki. Ja się tam zdecydował pojechać. Ja Amikę znał przecież trochę z tego względu, że przecież Zawisza rywalizowała na drugoligowych boiskach z Amiką Wronki. Ten sezon 94-95, no to Zawisza finiszowała na czwartym miejscu, Amika była druga. No i wtedy właśnie awansowała do Ekstraklasy. Raptem 7 punktów te zespoły dzieliły, więc nie, był to, nie była to jakaś przepaść. No ale gdy pojechał do Wronek. No to wiadomo, to, to była wieś w zasadzie. No Bydgoszcz to już spore miasto, słupsk, z którego pochodził także spore, może nie jakieś gigantyczne, ale jednak już poważne. Na no Wronki w tamtym czasie, no to no cóż, boisko jeszcze, nie wy, właściwie stadion nie wyglądał tak, jak wygląda obecnie, czy też wyglądały parę lat później, gdy amika grała w ekstraklasie. E, więc jakieś dwie trybunki, więzienie i to tak naprawdę tyle. Ale jemu to pasowało. On jakoś nie, nie ciągnął do nieodległego przecież Poznania, żeby tam mieszkać. Jemu pasowało życie we wronkach spokojne. On też się prowadził dość profesjonalnie. Nie pił zbyt dużo alkoholu. Może nawet w ogóle nie pił. On chyba nawet w jednym z wywiadów powiedział, że nie za bardzo przepada za piwem. No to myślę, że też za mocniejszymi trunkami też nie. No, było to miejsce spokojne. Ta kadra była całkiem mocna, coraz mocniejsza we wronkach. Oczywiście, tutaj zawsze musimy postawić tę ten, ten, gwiazdkę przy tamtych wynikach, amiki wronki, no bo wiemy, co w tym klubie się w tamtych latach działo. Ale już na starcie no to była całkiem ciekawa ekipa na, na ławce trenerskiej, bodajże był Grzegorz Lato, później Stefan Majewski. E, no, może wybitni trenerzy, ale skład był za to całkiem dobry. No i generalnie. On nie żałował nigdy tego ruchu, podobało mu się w tych wronkach, w tym spokojnym miejscu. Poza tym, no tak, trzy Puchary Polski, no ten pierwszy, kiedy to Amika wygrała po dogrywce 5-3 do z Aluminium koni. to jest oczywiście jedna z najczarniejszych kart w historii futbolu. Postawa sędziego Marka Kowalczyka, no i sam Kryszałowicz, później już wezwany do prokuratury na jakieś zeznania a propos tamtego meczu, no mówił, że słyszał, iż w tamtym czasie... Odbywały się jakieś negocjacje między działaczami Amiki i sędzią, a z drugiej strony sędzia Kowalczyk negocjował z aluminium, no ale Amika była klubem bogatszym i po prostu przebiła. Podobno na stole leżała oferta 150 tysięcy złotych za ustawienie tamtego spotkania. Myślę, że za 150 tysięcy złotych w tamtym czasie można było kupić bardzo ładne i spore mieszkanie w Warszawie. To była, przypomnę, końcówka lat 90. No ale właśnie, te europejskie puchary dały możliwość Kryształowiczowi zmierzenia się z takimi zespołami jak Atletico Madryt, przecież wyeliminowanie Brandby, były jeszcze mecze z ser z Herton Berlin. Więc bardzo, no, no naprawdę nieźli ci rywale, fajne spotkania. Oczywiście ta mamika nigdy w tych europejskich pucharach za dużo nie zwojowała, chociaż raz trafiła do fazy grupowej pucharu UEFA, co też było nie najgorszym wynikiem, całkiem przyzwoitym. Ale no, z pewnością nie można było tamtej amicy odmówić takiego talentu piłkarskiego, bo tam też wychowywali się bardzo ciekawi piłkarze. Bobrz Kreszowicza, ja sobie teraz przypomniałem nazwisko, Marka Zieńczuka, też no, bardzo solidnego zawodnika, może więcej niż solidnego. Więc też amika była niezłym miejscem do rozwoju. No ale oczywiście, no cóż, to co się tam działo poza wiedzą piłkarzy, no, przynajmniej niektórych piłkarzy, Chcielibyśmy to pewnie jeszcze dzisiaj wyjaśnić. Na pewno to jest ten dysonans, o którym mówimy i zawsze się zastanawiamy: jak to jest możliwe, że Paweł Kryszałowicz, jeden z najuczciwszych piłkarzy, jeden z zawodników, o których nikt nie jest w stanie powiedzieć czegokolwiek złego, w jakikolwiek sposób powiązać go z korupcją, czy z jakimikolwiek takimi, nie wiem, z alkoholem, czy z innymi dość powszechnymi wówczas sprawami w polskiej piłce jakimiś aferami. No, przecież przez lata funkcjonował w Amice Wronki. To jest klub, który pierwszy się de facto kojarzy z Pawłem Kryszałowiczem. Myślę, że większości Polaków kojarzy się przede wszystkim dobra gra Pawła w reprezentacji Polski. No, ale jak myślimy o klubie, no to Amika Wronki, a wiadomo, jaką ma Amika historię. I rzeczywiście Paweł Kryszałowicz w jednym z wywiadów był pytany wprost. No dobra, Panie Pawle, jak to jest, że Pan grał w Amice Wronki. Czy no, musiał się pan spotkać z korupcją? Jak pan na to reagował? No, Paweł Kryszałowicz zawsze odbijał tę piłkę w ten sam sposób. Piłkarze nie byli wtajemniczani. Czytałem ostatnią spowiedź fryzjera. Richard Forbych nie mówi w ten sposób, że piłkarze nie wiedzieli, że czasem była jakaś ich inicjatywa, również podczas awansu do ekstraklasy, czyli kiedy już Paweł Kryszałowicz tam był. Natomiast trzeba pamiętać, że nazwisko Kryszałowicza nigdy nie pojawia się na kartach tej książki, nigdy nie pojawia się w żadnych wywiadach, więc mógł rzeczywiście Kryszałowicz być tym gościem, którego nie informowano, który po prostu grał w piłkę. Pamiętajmy, że też specyfika tamtych czasów no, napastnicy raczej nie byli w a przynajmniej nie musieli aż tak być, bo no, jeśli z kimś ustawiałeś mecz, to zabrońcami, bramkarzami, ewentualnie środkowymi pomocnikami. Napastnicy mieli najmniej do. No nie zawalą meczu, po prostu. Ra, raczej jest to dosyć trudne. Nie tam, e, rekrutowano swoich podwładnych w tym podobnych kwestiach. Czy wiedział? No na pewno wiedział o pewnych ruchach, natomiast e, raczej funkcjonując przy takim maksymalnej przyzwoitości, jaka jest możliwa na tamte czasy. Czyli nie biorąc w tym udziału w żaden sposób aktywny, e, grając swoje maksymalnie. Ile się tylko da, strzelając bramki, grając mecz. A czy czuł czasami, że mecz jest w jakiś sposób, że jak to ujął Ryszard Forbich, wiatr sprzyja w tym meczu? No musi odczuć, no ale grał i to nie było tak, że ktokolwiek mu kupował bramki, czy tym podobne kwestie. Po prostu Paweł Kryszałowicz grał na maksa, Paweł Kryszałowicz zwraca też uwagę. Że no, skoro Amika tak kupowała te mecze, to dlaczego nie była nigdy mistrzem Polski? tak? I że to naprawdę nie było tak, że Amika Wronki wymyśliła korupcję w Polsce i Amika Wronki była jedynym klubem, który tę korupcję uprawiał, bo to był naprawdę im bardziej się człowiek wczyta w akta, im bardziej się człowiek wczyta w różną literaturę temu poświęconą, to był powszechny proceder. Nie chciałem aż tak dużo mówić, szczerze mówiąc, o wątkach korupcji i Pawła Kryszałowicza, ale uważam, że chyba jednak trzeba było to poruszyć, właśnie dlatego, właśnie dlatego, żeby no jakby wyjaśnić, jak to było z tym Kryszałowiczem i korupcją w Amice, ale rzeczywiście zostaniemy przy piłce, bo Amika, cokolwiek o niej powiedzieć negatywnego, da się powiedzieć oczywiście wiele, tak nie można jej odmówić po pierwsze tego. To był, jak na tamte czasy, profesjonalnie zorganizowany klub, Oczywiście profesjonalizm oznaczał wówczas na przykład to, że po prostu płacono na czas. Także te standardy nie były wysoko zawieszone, szczególnie dla polskich klubów, to delikatnie mówiąc, ale jakby Amika na tym nie, nie, nie poprzestawała i to pokazuje pewną wizję już wówczas włodarzy we wronkach, bo mogli spokojnie po prostu wydawać, było mnóstwo takich projektów w latach 90., gdzie ktoś przychodził, odbierał walizkę z pieniędzmi, Macie, bierzcie, chcemy wybić jak najwyżej, a później się wycofywało i nic nie zostawało. W amikach jednak szli w odnowę biologiczną, szli w, w szkolenie młodzieży. Zobaczmy, ilu zdolnych piłkarzy z tamtej amiki, z przełomu wieków, później gdzieś grało jeszcze długie, długie lata, czy też wręcz wychowywało się z amiki wronki. Swego czasu reprezentacje młodzieżowe no, hurtowo się wychowywały, pobierały zawodników z wronek, a wręcz nawet przecież miały zgrupowania. Także baza też powstawała. To, że Amika no, grała na przykład z Atletico, no, to jest niesamowita historia. Przejście Brandby w 99 roku, no to też jest bardzo duża rzecz, naprawdę duża rzecz. Brandby to była wtedy w latach 90 bardzo mocna ekipa, która miała bardzo wysokie oczekiwania. To jest dla nich, to no, jest pewien euro pierdol po prostu. Oni tak to musieli postrzegać, a Paweł Kryszałowicz w tym meczu z Brandby był absolutnie kluczową postacią gdzie, no, dwie bramki, które wyrzuciły de facto Brand B. Mi się niezwykle też, e, no, ogranie Spartaków, Władek Kaukaz, to była rosyjska drużyna, więc też zawsze warto to docenić, ale rzeczywiście te mecze z Atletico, kurczę, jak sobie pomyślimy, Atletico kontra Mikawronki, jaki to musiał być ciekawy dwumecz tak niesamowite zderzenie światów i to Atletico, które na wyjeździe wygrało tak naprawdę 1-0 po golu w końcówce i wszystko było otwarte w rewanżu. Ja rozmawiałem o tym meczu chyba Maxwell Calu mi opowiadał jest tam taka piękna mitologia tego spotkania z Atletico, że no właśnie gdyby tam ktoś podał przy akcji w 40 minucie, gdy było 1-1 to jeszcze wszystko byłoby otwarte. No tylko później sprawdzasz, no bo Amika przegrała 1-4 ten mecz. Natomiast dla mnie wielkim sukcesem jest ten fakt, że w ogóle się udało do takiego meczu, do takiego starcia z Atletico doprowadzić. Że ci piłkarze przyjechali, że wyprowadzał ich na boisko Ranieri, że Santiago Solari, Jose Chamot, Capdevila i Bank biegali gdzieś po wronkach. Kapitalna historia. Fajnie by było, gdyby fajnie było wtedy na pewno we wronkach być i przechadzać się wśród takich gwiazd. także. To nie jest tak, że Amika to tylko korupcja, Amika to też wiele innych kwestii, które trzeba obiektywnie zaznaczać. A Paweł Kryszałowicz, no cóż, był po prostu gwiazdą był tam um, uwielbiany, ale to, co chciałem zauważyć już przy Amice Wronki, Paweł Kryszałowicz to też dlaczego tak bardzo lubię tego piłkarza? Był boiskowym altruistą. Idealny zapastnik do pracy na drugiego napastnika. Takim był zawsze, takim się sprawdzał. Nie jest to oczywiste przy, przy napastnikach, no bo wiadomo, napastnik, czasami się wręcz mówi, że napastnik musi być egoistą. A Paweł Kryszałowicz nie dość, że potrafił dużo strzelać, to jeszcze harował na tego drugiego. Kapitalnie na pewno. Jestem pewien, że każdemu napastnikowi, jeśli a wtedy grano powszechnie w dwójce, dobrze się grało z Pawłem Kryszałowiczem. Przypomniało mi się teraz, jak właśnie Leszek opowiadał o tym przyjeździe Atletico Madryt do Wronek, no to podobno piłkarze Atletico Madryt na początku zapytali e, gdzie jest wasze gdzie jest wasz stadion, bo macie fajne obiekty treningowe, no ale gdzie będziemy grać? No, wiadomo, oni przyjechali ze stadionu Vicente Calderona, na który wchodziło wtedy chyba ponad 50 tysięcy miejsc a na, we Wronkach, nie wiem, 2-3 tysiące trudno mi w tej chwili już powiedzieć. E, no i wtedy ktoś im wytłumaczył, że to jest właśnie ten stadion, na którym będzie rozgrywany e, mecz e, europejskich pucharów. No, trochę byli zdziwieni, ale jednak, e, no. Cóż, czasami europejskie puchary mają to do siebie i to jest w nich piękne, że wielkie zespoły czasami muszą pojechać na takie malutkie stadioniki i tam też grać. No zwłaszcza wtedy, bo teraz to już niestety, a może i dobrze, że, że już nie grają na każdym boisku, gdzie tylko jest to możliwe, tylko są dużo większe wymagania, ale wtedy tak było, że wielkie zespoły przyjeżdżały na prowincję i na takich boiskach lokalnych też musiały walczyć o awans. Dla naszych młodszych słuchaczy takie porównanie obiekt we wrąkach i wizyta Atletico można byłoby porównać z pucharową wizytą hiszpańskiego klubu na stadionie w Niecieczy. A jeśli chodzi o naszego bohatera, to z początkiem 2001 roku za równowartość prawie 1,5 miliona euro przeniósł się do Eintrachtu Frankfurt. Na jego transfer miał nalegać sam Felix Magat. Kryszałowicz poznał metody słynnego kata w trakcie okresu przygotowawczego i nie narzekał ani wówczas, ani po karierze. Zajczył wejście z drzwiami, strzelił 7 goli i dołożył 5 asyst, natomiast no nie uchroniło to Frankfurtczyków przed spadkiem. Inna sprawa, że dla Kryszałowicza nie stanowiło to problemu, bo na zapleczu brylował. Skończył przedmundialowy sezon z 15 lub nawet 16 trafieniami, w zależności od źródeł. Dołożył 6 asyst. No, znakomite liczby, nie ma, nie ma co ukrywać. Ale to było znów za mało nie tyle na utrzymanie, co na awans, bo Eintracht skończył rozgrywki na siódmym miejscu. Znacznie mniej skuteczny był w sezonie 2002-2003 ale lepiej poszło całej drużynie, która zajęła trzecią lokatę zapewniającą upragniony powrót do Bundesligi. No poszedł do zespołu bardzo przeciętnego, by nie powiedzieć słabego. To nie jest ten Inter, co teraz. Myślę, że dla młodszych kibiców futbolu, no to, to poza nazwiskiem Kryszałowicza w tamtym czasie, no to nikt, no, no nikt się tam nie wyróżnia. Nie, 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 mogą, nie można sobie przypomnieć nawet, Jednego nazwiska, które w tamtym czasie występowało w trakcie w Frankfurt. Ja sobie, jak spatrzyłem ten skład, no to rzeczywiście to są piłkarze anonimowi. Dla mnie przynajmniej, no może poza Amerykaninem Johnsem, no i trenerem oczywiście Felixem Magatem. Dla Pawła Kryształowicza, praca z Magatem to, była, to był szok po prostu. On nie narzekał, to fakt, ale to był szok. Mówi, że pierwszy raz widział, jak piłkarze wymiotowali na treningu. Powiedział to wywiadzie dla Weszło, który przeprowadzali z nim Tomasz Świękała i Krzysztof Stanowski. Jakieś bieganie z piłkami lekarskimi, no wszystkie, jakie tylko sobie można wymyśleć ciężkie ćwiczenie, no to to musiał wykonywać Paweł Kryszałowicz w Interakcie Frankfurt. No on nie narzekał, ale chyba narzekali kibice i na pewno narzekali włodarza Interaktu, no bo te wyniki były słabe. No. Na przykład porażka 1 do 6 z Borusją, Dortmund, 1 do 5 z Kolonią, 1 do 4 ze Stuttgartem, 2 do 5 z Freiburgiem, ale to już chyba wtedy ten ostatni mecz po zwolnieniu Felixa Magata. Więc rzeczywiście no ten klub nie wyglądał zbyt dobrze. On sam strzelał wprawdzie sporo bramek, było 7, chociaż te bramki no w większości meczów były strzelane w meczach przegranych, po prostu, które nie dawały zbyt Wielu punktów tam na zakończenie sezonu, m.in. innymi Szutgardem, dodał zwycięstwo Eintrachtowi. Eintracht spadł, no ale Paweł Kreszołowicz oczywiście został. No był taką dość sporą inwestycją, bo przecież zapłacono za niego 3 miliony Deutsche Marek. Wtedy tak często i chętnie nie płacono tyle za piłkarzy, zwłaszcza w Eintrachcie. No i w Eintracht kolejny sezon już walczył o, o awans, no, ale oczywiście tego awansu nie wywalczył. No, Kryszałowicz strzelał dość często, zwłaszcza w pierwszej części sezonu. Był Hali z Union Berlin, no to był e, naprawdę rzecz duża. My wtedy się emocjonowaliśmy bramkami Polaków w drugiej Bundeslidze, ale no, nie dało to oczywiście awansu, dopiero w kolejnym sezonie, gdzie już tych bramek było tylko 3 i 23 mecze rozegrane, no to dopiero wtedy Eintracht Awansował do pierwszej Bundesligi, no ale wtedy trenerem już był Willy Reimann, który aż tak Pawła Kryszałowicza nie, nie lubił, krytykował go. Kryszałowicz mówił, że o miał jakąś kontuzję, że kolana go bolało, no a Reimann oburzał się na amach mediów, że Kryszałowicz znowu nie trenuje, że zgłosił jakiś uraz. I tak można było wyczytać między wierszami, że to jest według niemieckiego trenera trochę taki leniwy zawodnik. A tak niedawno Wraz z Leszkiem i wraz z Julkiem Sipiką e, wspominaliśmy Jacka Krzynówka, który też miał okazję pracować z Feliksem Magatem. I on też tak bardzo nie narzekał na Feliksa Magata. Mówił może, że te treningi były bardzo trudne, że może one nie do końca były dobrze przemyślane, ale jednak nie narzekał, on po prostu zasuwał, tak jak zasuwał Kreszałowicz. I tak sobie pomyślałem, że oni mieli troszkę podobny charakter. Zresztą sami wspominali, że trzymali się, Między innymi ze sobą na zgrupowaniu, obaj byli spokojni, nie należeli do tych grup imprezowych, także w reprezentacji, pewnie w klubie, także nie, więc no, na pewno trzeba to doceniać. Byli to tacy piłkarze, którzy harowali i raczej nie zajmowali się zabawą. No i właśnie ta osoba Felixa Magata i ten niepodziw, ale jednak akceptacja jego metod treningowych no, na pewno łączy także tych dwóch piłkarzy. Ja żałuję bardzo, że Paweł Kryszałowicz nie został w Bundeslidze po tym początku w Eintrachcie, bo miał fantastyczne wejście. Naprawdę z miejsca stał się naprawdę prawdziwą gwiazdą Eintrachtu. Bundesliga no, wtedy była cholernie mocna i Paweł Kryszałowicz, który, jak to Kryszałowicz, potrafi się nawet zrobić hat-trick-assist to jest niesamowity mecz z, z Bochum, gdzie jest do przerwy 0-0, wchodzi Kryszałowicz i robi hat-trick asyst. No i to jest właśnie to, o czym my mówimy, e, czyli jak Kryszałowicz był wszechstronny, jak znakomicie potrafił pracować na e, innych. To są też wtedy bramki, to są asysty, ale na pewno dał się poznać. Żałuję, żałuję, że... Kryszałowicz po tej świetnej rundzie w Eintrachtcie nie został gdzieś jednak wyciągnięty do klubu mocniejszego z Bundesligi, bo był wtedy absolutnie w życiowej formie. To jest Kryszałowicz, którego znamy i lubimy z reprezentacji Polski. To jest Kryszałowicz, który swoją formę później powtarzał w drugiej Bundeslidze w Eintrachtcie. Ale naprawdę uważam, że czasami zdarzały się takie, takie transfery nieoczywiste, szczególnie w Bundeslidze. Tak jak Rafał Gikiewicz, który miał propozycję nawet z Bayernu, czy jak Radosław Łóżny, który trafił do Bajeru i zastanawiam się zawsze, Paweł Kryszałowicz ze swoim zacięciem, ze swoim charakterem, nie mówię, że Mir Wojciechowski w Bayernie, tak? Gdzieś tam wtedy lubiono nas Polaków, nawet ceniono w mocnych klubach i co by się stało, gdyby Krzy... Paweł Kryszałowicz trafił do po prostu mocnej drużyny, która gra gdzieś tam w pucharach. Kto wie, może ta kariera Choć no pamiętajmy, no, on już miał wtedy 27 lat, gdy, y, gdy wyjeżdżał w ogóle. E, ale może ta kariera jeszcze w Bundeslidze mógłby zapisać coś, coś bardzo fajnego. Bo uważam, że był absolutnie skrojony pod tę ligę. E, no i cóż, cała ta przygoda z Magatem. Ja rozmawiałem y, też kiedyś z piłkarzami, którzy mieli okazję, no choćby ze wspomnianym Jackiem Krzynówkiem również, ale no, jakkolwiek Paweł Kryszałowicz mocno odczuwał ten wejście, to co mówił Dominik, do współpracy z Magatem. Tak mówi, że to rzeczywiście dawało efekty i, i było naprawdę w porządku, że trochę dorabiano, e, trochę przesadzano z tym podejściem. Choć sam podaje szczegóły, jak było ciężko, tak uważa, że trochę przesadzano z Magatem i jemu to pasowało. Moim zdaniem, liczba piłkarzy, którym naprawdę pasowały wtedy Magata, jest dosyć wąska i znowu to pokazuje. Myślę, że to też organizm Pawa Kryszałowicza. Możesz być pracowity, możesz mieć charakter, ale Paweł Kryszałowicz naprawdę miał też cholernie mocny e, organizm, e, ale też siłę woli i to wszystko się potwierdziło wtedy w Intrakcie. Zawsze to będzie, no, lista gdybania polskiej piłki jest cholernie długa, ale co by się stało, gdyby Paweł Kryszałowicza po pierwszym półroczu wyciągnął nie wiem, niemiecki Bóg Pucharowicz, uważam, że Kryszał miał potencjał pod to, by napisać fajną historię w Bundeslidze jeszcze przez długie lata, zamiast przemknąć przez nią przez te pół roku, tak przez długie lata gdzieś krążyć po tej Bundeslidze i zaznaczać swoją obecność w dużo mocniejszy sposób. Trzy asysty w 45 minut. Niesamowity mecz Pawła Krzyszowicza. A skąd ja jestem przekonany, że dziś po półrocznych występach z siedmioma golami i pięcioma asystami dla Spadkowicza Piłkarz utrzymałby się w elicie, dostałby angaż w innym klubie Bundesligi. Dobrze, myślę panowie, że to jest dobry czas, by przejść do reprezentacji Polski. Nie będzie przesadą powiedzieć, że Kryszałowicz był żołnierzem Jerzego Engela, nawet jeśli debiutował epizodem u Janusza Wójcika. Z wyjątkiem pierwszego meczu z Ukrainą. Rozegrał komplet spotkań w tych wspaniałych z naszej perspektywy eliminacjach do Mistrzostw Świata w Korei i Japonii i strzelił dwa gole z Walią i Norwegią. Sam mundial rozpoczął na ławce, przegrywając rywalizację z Maciejem Żurawskim, ale po wejściu na murawę w przerwie meczu z Koreą nie zszedł z boiska już do końca turnieju. Z Portugalią strzelił gola, ale nie został on uznany z powodu faulu na bramkarzu rywali. Wątpliwości nie było w meczu ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy zaskoczył Brada Fridela. Po odejściu Engela dostał kilka szans od Pawła Janasa. Udało mu się nawet zapisać w historii takim osobliwym rekordem, bo w meczu towarzyskim z Wyspami Owczymi w 2004 roku zdobył trzy bramki w odstępie trzech minut. Ostatecznie początek eliminacji do mundialu w Niemczech był końcem jego reprezentacyjnej przygody, której bilans... To zaledwie 10 bramek w 33 meczach. Debiut Pawła Kryszałowicza to był mecz, kiedy reprezentacja Polski była prowadzona przez Janusza Wojcika, a rywalem była reprezentacja Szwecji, która no, w tamtym czasie wybitnie nam nie leżała. Przegraliśmy tamto spotkanie 2 do 0. Paweł Kryszałowicz wszedł chyba na ostatnie 10 minut, jeśli nie pamięć nie myli. Miał chyba nawet jeszcze jakąś okazję, kiedy przegrywaliśmy 1-0. No ale piłka nie wpadła do bramki, a później Henry Larsson strzelił na 2 do 0. No i ten mecz przegraliśmy i tak nam no, się zakończyły te eliminacje do Euro 2000. Później nastał Jerzy Engel, który no, zdecydowanie musiał coś zmienić. On widział to, że, że musi znaleźć swoich ludzi, musi poszukać jakiejś świeżości też pod kątem personalnym, reprezentacji Polski. No i tak od początku 2000 roku zaczął powoływać Pawła Kryszałowicza. No ale nie był to oczywiście udany okres dla reprezentacji Polski, bo my wtedy pamiętam, liczyliśmy minuty nie to, że bez bramki jakiegoś piłkarza, tylko bez bramki całej reprezentacji. No i latem 2000 roku graliśmy z Holandią, przegraliśmy ten mecz 3 do 1, no i właśnie przełamanie Paweł Kryszałowicz strzelił tego gola. A przecież to nie był byle jaki zespół. To był zespół z Bergkampem, z Kleifertem, z Koku, z Sejdorfem. Zresztą reprezentacja, która za chwilę miała walczyć o euro na własnych boiskach. O zwycięstwo? Więc no, troszkę nam tutaj to ciśnienie zeszło. Oczywiście nadal te wyniki były dalekie od optymizmu. No i nawet te eliminacje, które się zaczynały, no też patrzyliśmy na nie no, z dużą obawą. A jednak wygraliśmy z Ukrainą. Później już Kryszałowicz wszedł do, do kadry już od drugiego meczu z Białorusią. Był, jak już się rzekło, e, podczas tego nagrania z zawodnikiem, który dużo pracował na boisku, nie strzelał wielu bramek. E, chociaż mieliśmy takich rywali, którym w tamtym czasie można było strzelić kilka goli, takiej Armenii na przykład. No ale on bardzo ważne trafienie przeciw Walii, bo my przegrywaliśmy ten mecz z walią 1-0. To było bardzo nieprzyjemny, taki zimny prysznic, na nasza rozpędzona reprezentacja po zwycięstwie nad Norwegią, po zwycięstwie wysokim nad Armenią. Przegrywamy z Walią, no i później wyrównał Lisa Debe. No i w Cardiff ten mecz rozstrzygnął Paweł Kryszałowicz. Później, oczywiście, mecz z Armenią, który już zremisowaliśmy i czekaliśmy na spotkanie z Norwegią 1 września 2001 roku. To było absolutnie. Nawet powiedzieć bardzo ważne, to nic nie powiedzieć. To był mecz fundamentalny dla tamtej reprezentacji, dla tamtych eliminacji. Dla nas, ludzi urodzonych w końcówce lat 80., no to czekaliśmy na to z ogromnym, ogromnym no, taką nadzieją na ten mecz. I pamiętam, że graliśmy całkiem nieźle. Zbliżał się koniec pierwszej połowy, no już patrzyliśmy na przerwę. Aby tylko tym Norwegom jeszcze może strzelić bramkę. No i rzeczywiście Paweł Kryszałowicz w końcówce pierwszej połowy zdobył gola. Wielka radość w wielu polskich domach. Ja pamiętam, że wtedy ulice były takie dość puste, bo wszyscy ten mecz oglądali, bo chcieli, żebyśmy wtedy właśnie awansowali na mundial. I właśnie ten mecz wygraliśmy 3 do 0. Paweł Kryszałowicz no, no wtedy strzelił arcyważną bramkę dla tamtej reprezentacji, dla całego pokolenia właśnie ludzi interesujących się piłką. Oczywiście te Mistrzostwa Świata nie wyszły nam w ogóle, chociaż Paweł Kryszałowicz strzelił przecież Gola przeciwko Stanom Zjednoczonym, to jak sam wspominam, jego najważniejszy moment chyba w karierze reprezentacyjnej były też no, mecze takie jak właśnie cztery bramki przeciwko Wyspomowczym, ale no właśnie już po tych mistrzostwach, po tych mistrzostwach świata to ta kariera już była, reprezentacyjna kariera już była na tej no już poza tym szczytem Pawła Kryszałowicza, jeszcze tam parę bramek oczywiście strzelał. No wiadomo, Euro 2004 eliminacje zawalone, też w dużej mierze przez nieumiejętne prowadzenie tej drużyny przez Zbigniewa Bońka. Na no, Pawła Janus miał już inne wybory, chociażby Macieja Żurawskiego czy, czy Piotra Włodarczyka, w końcu dla Pawła Kryszałowicza, który też no już miał więcej problemów ze zdrowiem, już nie był tak dobrym piłkarzem jak parę lat wcześniej, miał też silną konkurencję. No Do tego miejsca zaczęło brakować, i tak naprawdę no 33 mecze w reprezentacji to nie jest jakiś wybitny wynik. no Ma tej goli 10, średnia niezła, ale jednak no pewnie, pewnie można byłoby oczekiwać nieco więcej. Z drugiej strony, dość późno przecież trafił do tej reprezentacji, mając 25 lat. Biorąc to pod uwagę, to jest wynik całkiem fajny, a dodajmy też, że przede wszystkim te jego bramki te dały nam bardzo, bardzo dużo radości. Zdecydowanie tak, chociaż nie wiem, czy to akurat bramki dały nam najwięcej radości, jeśli chodzi o Pawła Kryszałowicza w kadrze, no bo to nawet nie jest osobliwe, ale niesamowite, że absolutnie kompletnie wypadło mi z pamięci, że Paweł Kryszałowicz, może to nie był ważny mecz, ale hat-trick w 3 minuty, czy tam 4. no niebywałe rzeczy i nikt chyba tego nie pobije. To jest odpowiedź reprezentacyjna na... <grytanie> Na, 9, na 5 bramek w 9 minut. E... Oczywiście Roberta Lewandowskiego. Niesamowity rezultat. E... Niesamowite. No, no nie sądzę, żeby ktoś powtórzył. 3 bramki w 4 minuty. No kurczę, choć to były wyspy owcze, to, to i tak coś, coś niebywałego. E... Warto tutaj podkreślić 33 mecze, 10 bramek, bilans wygląda solidnie. Ale no, cztery bramki rzeczonym wyspom owczym. E... Bramka strzelona. W sparingu z Holandią, ok, ważna, ale, no bo gdzieś to był chyba tutaj pierwszy gol, tak, pierwszy gol kadencji Jerzego Engela, no ale to jest tylko sparing, tak, wspomniana bramka z Norwegią, jak najbardziej ważna, to Paweł Kryszałowicz to otworzył, to strzelanie, ale generalnie Paweł Kryszałowicz prawie połowę swoich bramek strzelił podczas sparingu z Wyspami Owczymi, chyba już za Janasa, no to, to też swoje mówi. I dla mnie, i jeszcze dwie bramki z Irlandią Północną też w jakimś sparingu. Także ponad połowę w meczach bardzo mało istotnych. Natomiast to nie o to w ogóle chodzi, bo nie byłoby Alisa Dewe bez Pawła Kryszałowicza. Bez Pawła Kryszałowicza, który pracował na ten dorobek. Jest w serialu Last Dance takie powiedzenie, że Michael Jordan jest oczywiście, ja czytam teraz książkę Skutego yy, Pippena i Pippen ma bardzo dużo zarzutów odnośnie tego, jak został sportretowany, że został niedoceniany. Ale przyznaję jedno, że pięknie Michael Jordan o nim powiedział, że jeśli mówicie o Michaelu Jordanie, zawsze mówcie też o Scottie Pipenie, że nie da się pominąć roli Scottego Pipena i tak samo za każdym razem, jak mówimy o Lisa Debe i tym, jak wiele znaczył dla Jerzego Engela, jak ważną był postacią dla polskiej piłki, nie da się tego dorobku e, pominąć. Nie da się w mówieniu o Lisa Debe nie powiedzieć e, o Pawle Kryszałowiczu. Nawet jeśli to nie były jakieś bezpośrednie asysty, to po prostu to, jak Paweł Kraszałowicz pracował na Olisa DB, jest absolutnie bezsprzeczne. Jest bezsprzeczne. Olisa DB był killerem, był finiszerem, ale Paweł Kryszałowicz szarpał, Paweł Kryszałowicz walczył. Nie chcę znowu używać tego grze tyłem do bramki, bo to jest dzisiaj wyśmiewane, ale Paweł Kryszałowicz po prostu potrafił niesamowicie pracować na Olisa DB. To był fantastyczny duet napastników, którym dysponował Jerzy Engel, a nie tak, że Oli Debe gdzieś te eliminacje zrobił i bardzo chciałbym, żebyśmy to zawsze doceniali. Ja bardzo, bardzo szanuję Pawła Kryszałowicza. Jedna, no mówię, dla mnie to jest, przyznam szczerze, moj, kadra Engela nie kojarzy mi się aż tak z Jackiem Krzynówkiem, bo ona aż takiej dużej roli nie odgrywa w eliminacjach. Jeśli chodzi o całe eliminację, o całą karierę Jerzego Engela w reprezentacji Polski to moim ulubionym kadrowiczem tamtej drużyny jest Paweł Kryszałowicz. Paweł Kryszałowicz, na którego od początku Jerzy Engel postawił, już w meczu z Hiszpanią, czyli w swoim debiucie, gdzie był naprawdę kuriozalny momentami skład. Kaliszan, Żurawski i Ryszard Czerwiec. No, naprawdę, nie kojarzymy za bardzo Ryszarda Czerwca z drużyną Jerzego Engela, a jednak, jednak był. A Kryszałowicz również wydawał się, że chyba Bizacki nawet zagrał Wtedy również wydawał się gościem, który może za chwilę być wystrzelony z tej reprezentacyjnej pracy, ale konsekwentnie. Francja, później 71 minut z Finlandią, było takim trudnym testem, no bo jesteś napastnikiem w meczu z Finlandią, gdzie już naprawdę oczekiwano, że, strzeli, że strzelą bramki, nie strzelili. Cały czas w niego wierzył. Kryszałowicz nie zagrał w meczu z Ukrainą, tym słynnym, tym mitem założycielskim kadry Engela, ale jak widać. Nie trzeba brać udziału w micie założycielskim, żeby być absolutnie kluczową postacią. To jest 90 minut słynnego Norwegia, Polska, chyba najtrudniejszego meczu tamtych eliminacji. Krzyzałowicz nie strzelił bramki, Kryszałowicz nie ma asysty, ale nikt nie ma, nie ma wątpliwości, że Kryszałowicz był również cholernie ważną postacią. I to jest taki właśnie też klasyczny dla niego. Mecz. Wspaniały, wspaniały reprezentant Polski. Byli bardziej utalentowani, ale Kryszałowicz po prostu był kapitanem. Prosimy, by Państwo podzielili się z nami w komentarzach tym, jak zapamiętaliście Pawła Kryszałowicza w reprezentacji, bo ja przyznam, że byłem zdumiony, odświeżając sobie te liczby naszego bohatera w reprezentacji, że to było zaledwie 10 goli z orzełkiem na piersi. Obiema rękami podpisuje się jednak pod tym, co powiedziałeś Leszku o tej pracy na dorobek drugiego napastnika. A po powrocie z Niemiec, na który nalegała jego żona, nasz bohater ponownie znalazł zatrudnienie w Amice. Z miejsca stał się czołowym strzelcem ligi, zdobył 11 bramek dla Amiki, która zakwalifikowała się do europejskich pucharów. Inna rzecz, że Wroniecki zespół z hukiem odpadł z fazy grupowej pucharu UEFA. A Kryszałowicz strzelił tylko jednego gola, dokładając sześć w ekstraklasie. No, powrót z Niemiec okazał się takim miękkim lądowaniem, bo już w pierwszym swoim spotkaniu w barwach amiki przeciwko Polonii Warszawa strzelił bramkę i w sumie tych bramek zdobył 11, Amika Wronki. Oczywiście no, Mistrzostwo Polskie w tamtym czasie nie walczyła, chociaż no, zajęła można powiedzieć wysokie trzecie miejsce. Ale nie była to drużyna w tamtym czasie na, na mistrza, ale jednak cały czas mogła rywalizować tam o te, o te czołowe lokaty, też nie, nie groził jej spadek. No zresztą to była drużyna wciąż pełna talentu. Ja przypomnę, że wtedy tam bronił Grzegorz Szamotulski. Takie nazwiska jak Paweł Skrzypek mi się przypominają, Jarosław Bieniuk, Dariusz Dudka, Arkadiusz Bąk. Jacek Dębiński, też bardzo dobry napastnik, który chyba nie wykorzystał swojego gigantycznego potencjału. Więc też niezły zespół, ale no właśnie, to już był zespół, o którym powoli zaczynało się mówić, że dobiega końca ta przygoda w ogóle amiki z ekstraklasą, że drużyna będzie się wycofywać. Też przypomnijmy, w 2005 roku w maju został złapany sędzia Antoni Fijarczyk po tym, jak. Schował pieniądze z łapówki wręczonej mu przez Piotra Dziurowicza. Schował jej te pieniądze w kole zapasowym w bagażniku swojego samochodu. I tak naprawdę wybuchła wielka afera korupcyjna. Nie to, żeby wcześniej nie, mówi, nie mówiono nic o korupcji w Polsce, ale wtedy no, to już był taki. No, zapaliła się już naprawdę taka bardzo mocna czerwona, czerwona lampa i, i zaczęło się doszukiwanie, kto i jak, więc e, no, amika. Też była zespołem, który podejrzewany był w poprzednich latach, czy w tamtym czasie o kupowanie, sprzedawanie meczów, ale no, Krzysztofowicz robił swoje na boisku, strzelił w jednym sezonie tych bramek, jak wspomniałem, 11, później było chyba 6, czy, czy, czy też 8, więc cały czas on był no, na dobrym poziomie strzeleckim i jeszcze niezły początek tego sezonu 2005-2006, no, ale właśnie już wtedy, w tym ostatnim sezonie, Miki Wronki w ekstraklasie on zagrał tylko cztery mecze, no bo zdecydował się na transfer do, do co tu dużo mówić, dużo mocniejszej Wisły Kraków i do Wisły, która miała już duże ambicje, a nie pozostanie w tej zwijającej się powoli Amice Wronki, no nie miało w tamtym czasie większego sensu. No tak, trochę szkoda, że tak to się gdzieś tam potoczyło, że Paweł Kryszałowicz wrócił jeszcze do Polski. Już mówiłem, o, dla mnie to jest wielka szkoda, że tak to się potoczyło. Na pewno wrócił do Amiki Wronki, która wciąż była mocna, no ale szczerze mówiąc, dla mnie to już było trochę takie odcinanie. Nie powiem, że odcinanie kuponu, bo Paweł Kryszałowicz tam tak samo ciężko pracował i dobrze grał, ale był bez sensu. Cofanie się po prostu. Byłeś gwiazdą reprezentacji Polski, pokazałeś się w Niemczech, wracasz do Amiki na stare śmieci. No, nie było jakichś ciekawych stawek tam. Ja rozumiem, że zagrali w tych europejskich pucharach, zagrali w fazie grupowej, ale to nie było nic ciekawego, e, jeśli chodzi o po prostu te, te występy. E, myślę, że jeszcze ta przygoda w Wiśle Kraków miała prawo być dużo ciekawsza. Wielka szkoda, że po prostu nie była, bo tak jak przy transferze Andrzeja Niedzielana, tak samo przy transferze Pawła Kryszałowicza. Tak jeszcze Matusiaka chyba, tak? I to z Świetlica, no Było kilku takich napastników, o których można, jak przychodzili do Wisły, no to to były naprawdę duże nazwiska i po prostu, po prostu nie dali sobie gdzieś tam e, rady i, i szkoda, szkoda, że Paweł Kryszałowicz jest, jest wśród nich. Ja jeszcze raz pozwolę sobie wspomnieć, że to małżonka naciskała na powrót do Polski. Kryszałowicz opowiadał o tym w jednym z wywiadów. Dominik wspomniał, że sezon 2005-2006 rozpoczął jeszcze jako piłka szamiki. No ale kiedy Wisła Kraków sfinalizowała transfer Tomasza Frankowskiego, Engel zadzwonił po swojego żołnierza. Kryszałowicz rozegrał w Wiśle łącznie 36 spotkań w półtora roku i strzelił 8 goli. Po odejściu Engela był jednym z ulubieńców Dana Petresku. To swoją drogą tylko potwierdza to, co mówiliśmy przy wątku w współpracy z Magatem, że ciężkie treningi dla Kryszałowicza nie stanowiły żadnego problemu, wręcz przeciwnie. Wiosną 2006 roku gazeta wyborcza uznała go najlepszym piłkarzem Wisły w rundzie wiosennej. Dla Wisły nie był to jednak dobry czas. Można mówić nawet o takim pierwszym poważnym kryzysie tego cupiałowego Dream Teamu. Kryszałowicz odszedł w trakcie sezonu, który zakończył się ósmym miejscem. Był rozczarowany postępowaniem działaczy Białej Gwiazdy. Nie czuł się poważnie traktowany i de facto w wieku 32 lat zakończył karierę. Mimo półrocznej gry w niemieckiej Regional Lidze, wówczas był to trzeci poziom rozgrywkowy i oferty z uks u był to koniec. Z całym szacunkiem dla Gryfa, gdzie po latach kopał jeszcze, ale już raczej rekreacyjnie. Poszedł do Wisły, bo Wisła... W tamtym czasie no, to była marka w polskiej piłce, najsilniejszy polski klub y, razem z Legią, ale pewnie jak sobie przypomnimy tamte wyniki, no to jednak na pierwszym miejscu pod względem siły będziemy stawiać Wisłę Kraków. No cóż, y, ten pobyt nie był jakiś tam szczególnie udany. No, szybko zwolnili Engela y, z Wisły, później przyszedł Tomasz Kulawik. Później bodajże Dan Petrescu właśnie wspomniałeś. Chociaż, no właśnie, one, mimo że w tej drużynie Petrescu w tym sezonie 2005-2006 strzelił tylko cztery bramki, bo były to i to tak dwa razy po dwie, raz z Groklinem, raz z Wisłą Płock. No to czuł się dobrze. Petrescu też zaordynował bardzo ciężkie treningi. Po latach też wspominał, że. Petrescu miał rację, że te treningi były dobre, że później miał jeszcze sukcesy w europejskich pucharach z rumuńskim klubem, więc Petresku, no zresztą wybitny piłkarz rumuński, no wiedział, co robi. Natomiast no, no tak, Wisła nie zdobyła wtedy mistrzostwa Polski to było duże rozczarowanie. Mistrzem została legia. Na trzecie sezon 2006-2007 już Petresku nie było. Przyszedł także trener słyną z twardej ręki Dragan Okuka przecież. Człowiek, który dla, zdobył mistrzostwo parę lat wcześniej z Legio No i tutaj już tylko osiem spotkań, i tak naprawdę w listopadzie 2006 roku zakończyła się, można powiedzieć, kariera Pawła Kryszałowicza już na takim wysokim poziomie, bo dosłownie po 15 kolejce sezonu 2006-2007 pożegnał się z Wisłą Kraków. Przeszedł jeszcze do, do Niemiec, tam miał pomoc drużynie w utrzymaniu. Nie udało się, jeszcze jakieś tam bramki strzelił, e, jeśli nie pamięci nie mieli, to były dwa gole, no ale to już był zdecydowanie zjazd. On się zdecydował chyba, chyba dla pieniędzy, bo w jednym z wywiadów mówił, że podobne pieniądze mu zaproponowano, co w Wiśle Kraków, ale już zdrowie szwankowało, już nie było takiej, e, takiej siły, takiej energii, te kolana i inne części ciała, inne części nóg potrzebne do tego, żeby wyczynowo uprowadzić piłkę, nie wytrzymywały. No i Paweł Kreszałowicz no de facto, tak jak Kamilu powiedziałeś, zakończył karierę, chociaż jeszcze przez parę lat kopał piłkę w Gryfie Słupsk, no to oczywiście granie w niższych ligach no to nie, nie są takie obciążenia, ale mi się to podoba, bo on dużo dużo zostawił temu Gryfowi swoich pieniędzy, swojego zaangażowania, też co jakiś czas przecież było w mediach o Gryfie Słupsk, że no bo tam jest przecież Paweł Kryszałowicz, który później już po tym jak definitywnie zawiesił buty na kołku był prezesem tego klubu, chyba prowadzi też jakieś zajęcia, przez jakiś czas był sponsorem więc no, oddał oddał to co dał mu gryf. może, może dał mu może on sam to wypracował no ale też te początki były dla niego, no w tym gryfie, nie spotkało go nic takiego, co by mogło zahamować jego karierę, więc, no mi się ten, ta końcówka jego kariery też podoba, że, że potrafił właśnie w tym lokalnym klubie swoim pierwszym tak dużo włożyć serca. No zresztą on mieszka w Słupsku, tam żyje i, i tam cały czas jest blisko gryfa Słupsk. Chyba miał ambicje na więcej, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o bycie działaczem, ale tak to się troszkę potoczyło w tym kierunku tego Gryfa. Mówił, że on chętnie by na przykład podziałał w Lechu Poznań, ale widzę, że ten Lech Poznań to jest dla niego jakieś wielkie, jedno wielkie pasmo rozczarowań. No tak, szkoda, szkoda. Z jednej strony widzimy taki koń dobiegania, taki zawodnik, którego nie dało się zajechać. A z drugiej strony 32 lata i koniec kariery gdzieś tam na trzecieligowych niemieckich boiskach. Trochę dziwny, dziwny ten finisz, no ale fajnie też, że Paweł Kryszałowicz mógł po prostu w pewnym momencie powiedzieć: dobra, to ja mówię pas. Wydaje mi się, że i tak jest to niesamowicie taka inspirująca kariera. Tak naprawdę dla, dla każdego moim zdaniem, bo ani tutaj nie było jakiegoś wielkiego talentu ani nie było jakichś łatwych, yy, łatwych ścieżek ułatwianych przez kogokolwiek. No, umówmy się, Słupsk to nie jest miasto, do którego przyjeżdżają tabuny skautów. Łatwiej być zdolnym krakusem i się wybić niż chłopakiem ze Słupska, a jednak te ścieżki gdzieś go poprowadziły do reprezentacji Polski i do bycia absolutną gwiazdą drużyny, która po 16 latach wyważyła e, drzwi od, mistrzostw świata, także Paweł Kryszałowicz, chłopak ze, chłopak ze Słupska, chłopak, który mając 20 lat, gdzie dzisiaj 20 lat to już talenty wyjeżdżają z Polskiej Ligi, a on wtedy prowadził te swoje amfibie, no jeszcze zdało się wpisać, powiem to bez cienia przesady, do historii polskiej piłki. I to będzie dobra puenta i dobre podsumowanie programu, w którym Wspominaliśmy Pawła Kryszałowicza, 33-krotnego reprezentanta Polski i jednego z nielicznych, jak ustaliliśmy, piłkarzy, którzy nie narzekali na słynne treningi Feliksa Magata. Proszę pamiętać o wsparciu dla naszego projektu. Wszelkie łapki w górę, komentarze i subskrypcje będą mile widziane. A my dziękujemy już za uwagę w składzie. Leszek Milewski, gol.pl Dzięki wielkie. Dominik Górecki, retrofutbol.pl. Dziękuję bardzo. Oraz kamilkanie, również kłaniam się nisko i mówię do usłyszenia. Kiedyś to było.